Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Dzień dobry, ponownie. Dzisiejsza sprawa będzie jedną z ciekawszych na moim kanale, a przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że wy również nie zawiedziecie, ponieważ nasz dzisiejszy bohater nazywany był przez prasę polskim Henri Londreux. Osobowość psychopatyczna, manipulant, bigamista to są jedne z najmilszych określeń, jakimi można opisać postać dzisiejszego podcastu. Na wstępie chciałam też Was przeprosić za opóźnienia, ale sprawa ta okazało się, że była naprawdę obszerna i zagmatwana. a ja chciałam Wam podać taki kompletny materiał, rzetelny i szczegółowy. Oczywiście na tyle szczegółowy, żeby był przedstawiony jak najdokładniej, ale też na tyle pozbawiony na takich zbędnych detali, żeby Was nie zanudzić. W tej sprawie samych procesów było chyba z pięć i musiałam przewertowywać te wszystkie teksty, te wszystkie artykuły prasowe, żeby sprawdzić dokładnie wszystko i wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że mi się to udało, ale to już ocenicie sami. Dajcie znać później w komentarzu. A ja zapraszam was na wysłuchanie dzisiejszej historii. Fałkowo. Mała wieś oddalona o około 39 km od Poznania. 3 sierpnia 1934 roku, dokładniej mówiąc w piątek o godzinie 20.23, na stacji kolejowej zatrzymał się pociąg relacji Poznań-Gniezno. Z wagonów wysiadło niewielu podróżnych, jednak uwagę zwracały dwie postacie. Było to dwóch elegancko ubranych mężczyzn. Jeden, starszy, miał około 40 lat i taszczył sporych rozmiarów walizkę. Ubrany był w jasne palto oraz jasny kapelusz. Drugi, młodszy i to dosyć sporo, wyglądał na około 20 lat. Obaj szybko opuścili teren dworca. Starszy mężczyzna wrócił jednak pół godziny później, by odebrać walizkę, która została nadana bagażem. Tak więc sumując, było tych walizek dwie: jedną, którą mężczyźni zebrali wcześniej, oraz ta druga, którą właśnie odebrano. Kiedy mężczyzna odbierał bagaż, zegar właśnie wybijał godzinę 21. 40 minut później całe fałkowo zostaje postawione na nogi. Na polu dzierżawionym przez pana Kubickiego wybuchł pożar. Palił się snop siana lub według innych źródeł mała sterta zboża. Część dzienników była też przekonana, że płonęła stodoła, jednak w późniejszych relacjach zostało to wykluczone. Nieistotne jest tutaj jednak to, co płonęło, ale to, co odnalezione zostało po ugaszeniu pożaru. A wierzcie mi, była to dosyć spora makabra. Okazało się bowiem, że w środku odnaleziono resztki nadpalonych walizek, a raczej już jedynie okucia i blaszane zamki, gdyż reszta uległa spaleniu. Nie zdążyła się jednak spalić zawartość bagażu. Odkrycie zmroziło mieszkańców wsi, którzy jeszcze przed chwilą heroicznie gasili pożar. Ich oczom ukazał się podświartowany, lekko nadpalony korpus kobiecy. Na myśl mieszkańcom od razu przyszli dwaj podejrzani mężczyźni. Ktoś wcześniej widział ich, jak podpalają suksiona. Wasławska, żona dyżurnego kolejowego, przypomniała sobie, że mijała się z nimi przy torach kolejowych. Bolesław Cugeherr, Zawiadowca stacji szybko poinformował posterunek policji w Lubawie o znalezisku oraz o podejrzanych osobnikach. Rysopis sprawców dość szybko zostaje rozesłany do pozostałych zawiadowców okolicznych stacji w kierunku Gniezna oraz Poznania. Cugę Herr pamięta, że dwa podejrzani przyjechali pociągiem relacji Poznań-Gniezno. Prawdopodobnie więc też takim udali się w podróż powrotną. Cugę Herr Miał nawet trochę racji, ponieważ podejrzani wysieli na stacji w Pierzyskach, gdzie zostali rozpoznani przez lokalnego zawiadowcę stacji, który oczywiście natychmiast poinformował o tym Cughea. Ten nakazał koledze po fachu nie spuszczać mężczyzn z oczu. Podejrzani kupili bilety do Gniezna, nie zauważywszy nawet, że w ślad za nimi udał się zawiadowca z Pierzysk, który, chwilę przed odjazdem pociągu, powiadomił o sytuacji gnieźnieńską policję. Ta już czekała na podejrzanych na dworcu, gdzie mężczyźni zostali natychmiast aresztowani. Początkowo mężczyźni wypierali się zbrodni, jednak przyparci do muru przyznali się do podpalenia walizek z niecodzienną zawartością. Starszy przedstawił się jako Franciszek Lange. Zaznaczę tutaj, że najprawdopodobniej wymowa tego nazwiska jest niemiecka. Ja jednak za polską prasą przedwojenną będę posługiwała się taką spolszczoną wersją. Młodszym z mężczyzn był Brunon Lange, bratanek Franciszka. Franciszek opowiedział, że zamordowaną kobietą jest jego żona, Maria Lange z domu Nowicka. Mężczyzna miał się pokłócić ze swoją ślubną w ich wynajmowanym pokoju znajdującym się przy ulicy Małeckiego 4 w Poznaniu. W trakcie awantury doszło do rękoczynów. Kobieta rzuciła w niego garnkiem, a ten w odwecie zaatakował małżonkę krzesłem. Niestety, uczynił to tak niefortunnie, że odebrał kobiecie życie. Spanikowany postanowił pozbyć się ciała. Pierwszym, co przyszło mu na myśl, było rozkawałkowanie szczątków. Część z nich spalił w piecu, u siebie w domu, pokoju bardziej można powiedzieć. Smród spalonego ciała był jednak przeokropny. Aby zneutralizować zapach, Lange użył perfum. Reszty ciała postanowił się pozbyć w inny sposób, ponieważ bał się, że ten zapach niedługo może kogoś zwabić i sprawić, że właścicielka mieszkania nabierze podejrzeń. Zapakował korpus w dwie walizki. Ciało obłożył książkami oraz garderobą swojej żony. Zdał sobie jednak sprawę, że nie zdoła sam przetransportować walizek. Poprosił więc o pomoc Brunona. Nie wtajemniczał go jednak, co te walizki zawierają. Bratanek miał wiedzieć, że walizki są wypakowane ulotkami komunistycznymi. Lange, nie chcąc wchodzić w zatargi z prawem, chciał się ich pozbyć. Brunon nie podważał tłumaczeń mężczyzny, choć gdyby o ulotki chodziło, no to zamiast wywozić je do Bobliskiej wsi, no to przecież spokojnie można było je spalić w piecu. Dosyć szybko wyszła na jaw ponura przeszłość starszego z aresztowanych mężczyzn. Okazuje się również, że w rzeczywistości nie nazywa się on Franciszek Lange, ale Jan Lange. Franciszek był jego bratem, który jakiś czas wcześniej zmarł na emigracji w Australii. Część źródeł donosiła nawet, że los Franciszka nie był do końca znany, a pozbyć się go miał sam Jan. Uczynił to właśnie po to, żeby przywłaszczyć sobie jego tożsamość, ponieważ jego imię było już nieco zszargane, ale później ta hipoteza została obalona. Aresztowany Brunon Lange był więc w rzeczywistości nie jego bratankiem, a rodzonym synem. Ale po co mężczyźnie była podwójna tożsamość? Oprócz tego, że tam troszeczkę miał stargów z prawem wcześniej, no to nikt chyba tak po prostu sobie nie przejmuje tożsamości i personaliów swojego rodzeństwa. No i oczywiście to było tak samo. Odpowiedź przyszła nawet bardzo szybko, ponieważ okazało się, że Jan Lange był już żonaty. W roku 1911 ożenił się z Heleną z domu Jarząbek lub według innych źródeł z domu Frankowska. Kobieta dosyć szybko wydała na świat dwójkę dzieci. W 1913 roku rodzi córkę Walentynę, a rok później wydała na świat syna Brunona. W roku 1932 rodzi się kolejny chłopiec Jerzy, ale najprawdopodobniej było to dziecko Walentyny. Rodzina, tak aby uniknąć skandalu, podała, że jest to kolejne dziecko Jana oraz Heleny. Mały Jurek oficjalnie więc był uznany za dziecko Langów, chociaż raczej małe były na to szanse, żeby to było ich dziecko, gdyż pożycie małżeńskie Jana i Heleny już od dawna nie należało do najlepszych. Para nawet nie mieszkała ze sobą razem, a co tu dopiero mówić o jakichś takich większych, intymnych relacjach. W roku 1914 Janowi znudziło się życie rodzinne. Mężczyzna wyprowadził się z domu i wyjechał w celach zarobkowych. Do swojego domu systematycznie przynosił jednak gotówkę, jak na dobrego i odpowiedzialnego ojca i męża przystało. Jan przez pewien czas pracował jako handlarz, później jako górnik, jednak ani jedno, ani drugie zajęcie nie było zbyt dochodowe. Wkrótce więc podjął mniej legalne próby wzbogacenia się, za co notorycznie trafiał za klatki. Kiedy najaw jaw wyszła przeszłość Langego oraz jego występek, jego córka oraz żona również zostały aresztowane. Zaklinały się, że z tą sprawą nie mają one zupełnie nic wspólnego, ale policja nie dała temu wiary. Przyjęła, że skoro kobieta brała pieniądze od Langego. No to musiała zdawać sobie sprawę, że nie pochodzą one ze zbyt legalnego źródła. Tak naprawdę z całej tej rodziny tylko mały Jurek nie został oskarżony. Skupmy się tutaj jednak na ofierze Langego. Marianowicka, 38-letnia kobieta, większość swojego życia poświęciła na służbę innym, pracowała bowiem jako gosposia. Nigdy nie wyszła za mąż. Samodzielne życie pozwoliło jej odłożyć dość sporą sumę gotówki. W końcu, zmęczona samotnością i celopanieństwem, poczuła chęć za pójścia. Umieściła więc anons w gazecie i starała się o nią wielu mężczyzn. Wśród nich znajdowali się i tacy, którzy posiadali dobre posady i całkiem sporo majątku. Największe wrażenie wywarł jednak na niej wyższy urzędnik wojewódzki, który nie mógł zdradzić swojego dokładnego stanowiska ze względu na tajemnicę państwową. Nie ukrywał jednak, że jest dość dobrze sytuowany i ma całkiem sporo gotówki. Był również elokwentny i czarujący. Nic więc dziwnego, że Maria szybko straciła dla niego głowę. Zaledwie dwa tygodnie po zapoznaniu urzędnika, kobieta poinformowała rodzinę, że wychodzi za mąż za Franciszka Lange. Wywołało to dość spore osłupienie w rodzinie nowickich. Jeszcze nie tak dawno podejrzewano, że Maria niedługo wstąpić do zakonu. Później, kiedy kobieta umieściła anons w gazecie, przewidywano, że skrupulatnie prześledzi kandydatów i wybierze takiego najlepszego. A tu minęło zaledwie kilkanaście dni, a kobieta już zaplanowała ślub. Maria poinformowała całą swoją rodzinę o planowanym zamążpójściu 1 czerwca 1934 roku, czyli dokładnie mówiąc to dosłownie na dzień przed ceremonią. Zszokowana familia odradzała kobiecie zamążpójście. Odradzała jej to również rodzina Turnów, u których donatka pracowała jako gosposia. Poślubienie mężczyzny, którego zna się zaledwie dwa tygodnie, to jawna niedorzeczność. Nie ma się tutaj nigdy pewności, czy taki jegomość ma względem kobiety dobre intencje i czy faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Zwłaszcza, że Maria zdołała uciłać spore oszczędności. Stanisław Nowicki, czyli brat zamordowanej, Próbował wyperswadować swoje siostry ten pomysł z głowy, ale zaślepiona kobieta stanęła murem za swoim wybrankiem. Na tym tle doszło między rodzeństwem do gwałtownej awantury. Brat uparcie próbował nie dopuścić do zawarcia związku małżeńskiego, ale ostatecznie przegrał, a rodzice Marii zgodzili się na jej zmianę stanu cywilnego oraz nawet wypłacili jej tysiąc złotych posagu. Uroczystość miała się odbyć o godzinie 17.00 w kościele świętego Michała w Poznaniu, jednak przybyłej na miejsce rodzinie Nowakowska oświadczyła, że ślub został zawarty o godzinie 14.00. Lange miał na nią naciskać, aby sformalizowała ten związek bez obecności rodziny, gdyż nie miał podobno zaufania do bliskich, zarówno do swoich, jak i do jej. Miało to mieć jakiś związek z faktem, że jakiś czas temu został on oszukany przez swoją rodzinę na dosyć sporą kwotę, bo było to 8 tysięcy złotych. Zerwał więc z nimi za wszelkie kontakty i to samo zalecał swojej kobiecie. To znaczy zerwanie z jej rodziną, nie z jego oczywiście. Cała ta sytuacja stawała się coraz bardziej intrygująca i niepokojąca. Tajemniczy mężczyzna tak, chronił swoją tożsamość, że postanowił, iż swojej ślubnej nie przekaże nawet swojej fotografii, tak aby ona mogła ukazać jego oblicze swojej rodzinie. Inna wersja tutaj mówiła o tym, że aż tak radykalnie nie było, ponieważ na ślub udało się dotrzeć siostrze Marii, Franciszce, która również pracowała jako, no, no może nie tyle gospodyni, co pokojówka, Brakowało jednak brata obu kobiet, gdyż, jak argumentowała przyszła panna młoda, jej narzeczony pochodził ze wyższej sfery, a brat Stanisław pracował jako kierowca. Maria bała się, że jej brat narobi jej wstydu, dlatego poprosiła, by na ślub nie przychodził. Po ślubie Lange wywiózł swoją żonę do jej rodzinnej wsi, do księginek. Argumentował to faktem, że kobieta źle wygląda i powinna trochę przytyć. Rodzina kobiety przyjęła ją z otwartymi ramionami, chociaż od jakiegoś czasu borykała się z trudnościami finansowymi i w sumie nie tylko finansowymi, ponieważ w ostatnim czasie rodzina Nowickich została po pierwsze okradziona, a po drugie zmarły dwie siostry Marii. W gospodarstwie Nowickich panowała więc bieda, ale rodzice postarali się, aby ich córce niczego nie brakowało. Latali po sąsiadach, aby uzyskać trochę mleka, trochę jajek, tak żeby swoją córkę oraz zięcia ugościć na bogato. Zięć tam jednak długo nie zabawił i dosyć szybko wyjechał. Ale przed jego wyjazdem Maria wręczyła mu swoje oszczędności, aby ten wynajął i umeblował dla nich mieszkanie lub pokój. Mężczyzna miał wszystkiego dopilnować i wrócić po kobietę po dwóch tygodniach. W księginkach się jednak nie pojawił. Wysłał jedynie list, że był zmuszony wyjechać w interesach do Wiednia. W rzeczywistości wcale nigdzie nie wyjechał. Hulał po Poznaniu i trwonił pieniądze kobiety na przyjemności, na, na tańce i na inne kobiety. Wyjechał również do kronicy, gdzie poznał niejaką panią Grudowską, a wracając w pociągu zapoznał Katarzynę Dziekan. Obie te panie traktował jako potencjalne kandydatki na żonę, Próbował wybadać ich majętność i oczywiście obiecywał ślub, chociaż tak naprawdę dopiero co przyrzekał swoją miłość przed ołtarzem innej kobiecie. Maria przebywała u swoich rodziców do połowy lipca, co stawało się podejrzane dla wszystkich okolicznych mieszkańców. W końcu jednak doczekała się swojego ślubnego, który zabrał ją do wynajętego w Poznaniu pokoju. Nie nacieszyła się jednak życiem małżeńskim. Już 2 sierpnia czyli dokładnie dwa miesiące po zawarciu związku małżeńskiego, Langa odebrał je życie w pokoju mieszkania znajdującego się na ulicy Małeckiego 4 przez 7. Był to pokój, który miał wynająć od Rosali Niemczewskiej w celu rozpoczęcia małżeńskiego życia. Rewizja pokoju potwierdziła, że musiało w nim dojść do makabrycznej zbrodni. W piecu znaleziono zwęglone, jeszcze ciepłe szczątki ludzkie. Na pierwszy rzut oka pokój był czysty i wysprzątany, ale w momencie odsuwania mebli policji ukazały się ślady krwi. Odnaleziono też ogromną ilość fotografii Langego, na których mężczyzna pozował z przeróżnymi kobietami. Odnaleziono też zakrwawiony młotek oraz piłę do cięcia drewna, które najprawdopodobniej posłużyły mężczyźnie do dokonania zbrodni oraz do rozczłonkowania ciała. Rozalia niemczewska potwierdziła w zeznaniach, że Langowa gotowała na kuchence gazowej, piła to drewna, nie była więc potrzebna w ich mieszkaniu. W walizce Langego policja odnalazła również fiolkę ze strychniną. Mężczyzna zapierał się, że kobietę zamordował pod wpływem afektu, podczas ostrej wymiany zdań. Nikt mu w to jednak nie wierzył. Sekcja zwłok kobiety wykazała, że zginęła ona na skutek otrucia strychniną, a nie od urazu głowy, o czym mówił Lange. Zbrodnia musiała więc być planowana. Ale to nie był koniec niespodzianek, ponieważ już kilka dni później po sprawdzeniu dokładnego życiorysu Jana okazało się, że nie po raz pierwszy dokonał on bigami. Jan zapożyczył tożsamość swojego brata już kilka lat wcześniej. W lipcu 1931 roku również za pomocą anonsu matrymonialnego Elangę poznał Marię Gromadzińską, Choć zawód kobiety był niepozorny, gdyż pracowała na jako zwykła krawcowa, to kobiecie udało się uciłać sporą ilość oszczędności. Kobieta nie dość, że posiadała własnościowe, umeblowane mieszkanie, to dodatkowo udało jej się odłożyć około 6 tysięcy złotych oszczędności oraz sporą ilość biżuterii. Lange, dowiedziawszy się o bogactwach kobiety, zaczął ją uwodzić, aż w końcu zaproponował ślub. Wiedział jednak, że jest już żonaty. Na swoje prawdziwe imię i nazwisko nie mógł więc poślubić drugiej kobiety. Wtedy to też wpadł na pomysł, żeby przejąć tożsamość zmarłego brata. Zawsze byli oni do siebie bardzo podobni, a tutaj mało kto wiedział, że biedak wyzionął ducha na australijskiej ziemi kilka lat wcześniej. Maria Gromadzińska, oczarowana manierami Langego, przyjęła ośrodczyny. 27 września 1931 roku para pobrała się w kościele świętego Zygmunta w Częstochowie. Oczywiście, aby tradycji stało się zadość, na jej ślubie daremnie było wypatrywać rodziny panny młodej. Świadkami nowożeńców byli przypadkowi przechodnie. Po zawarciu ślubu, świeżo poślubieni małżonkowie wyjechali w podróż poślubną do zakopanego. Oczywiście za pieniądze Marii Gromadzińskiej, a w zasadzie już Marii Lange. Z tego okresu pochodzą dwie fotografie, na których małżonkowie pozują w towarzystwie tajemniczej kobiety, która pomimo usilnych starań nigdy nie została zidentyfikowana. Oczywiście te zdjęcia również wam wkleję na naszą grupę Facebookową oraz na Instagram. Część pracy donosiła, że być może i ona padła ofiarą Langego. Ale ile w tym prawdy, a ile takiego podkręcania atmosfery, to niestety nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że po powrocie do Poznania Lange zostawił swoją żonę, a sam wyjeżdżał podobno w interesach do Bydgoszczy. W roku 1932 Maria poważnie zachorowała. Mogła jednak liczyć na pomoc swojego nowego męża, który bardzo pilnie czuwał nad jej łóżkiem w szpitalu. Był to szpital diakonisek w Poznaniu, a sam Lange był tam częstym gościem oraz podsuwał pod nos Marii tajemnicze białe pigułki. Po ich spożyciu kobieta miała zapadać w dość długi sen i zdradzała objawy choroby psychicznej. Po wyjściu ze szpitala, kobieta wróciła do swojego mieszkania znajdującego się przy ulicy Garbary 47. 23 sierpnia kobieta rzekomo wyjechała na stację kolejową, skąd miała niby udać się do swojego kochanka w Belgii. Nie odnotowano jednak, aby kobieta posługująca się paszportem gromadzińskim kiedykolwiek przekroczyła granicę polską. Rodzina zaginionej kobiety nie była jednak w stanie nic udowodnić mężczyźnie, który wyprzedawał majątek ich siostry. Sprzedał jej mieszkanie, a sam przeprowadził się do Bydgoszczy. Maria rozpłynęła się w powietrzu i mimo wielu włożonych wysiłków nie natrafiono na żaden jej ślad. Zaginął również wielki kufer mężczyzny. Policja podejrzewała, że być może właśnie w nim Lange mógł ukryć ciało gromadzińskie. Później być może zdołał go gdzieś zakopać i właśnie dlatego tak trudno było znaleźć śledczym jakiekolwiek ślady kobiety. Niestety, kufer ten również nie został nigdy odnaleziony. W międzyczasie Lange wrócił na kolejną swoją przestępczą ścieżkę, czyli znów dokonał napadu. Tym razem był to napad rabunkowy w Koronowie. Udało mu się jednak ujść bezkarnie, gdyż jako jedyny wyjechał do Poznania jedyny ze sprawców tego napadu, oczywiście. Wrócił wtedy do swojej żony, tej pierwszej prawowitej żony oczywiście. Jednak za długo tam miejsca nie zagrzał, gdyż już w lipcu 1933 roku w Koronowie ponownie dokonał rabunku, za co został aresztowany i skazany na pół roku więzienia. Po opuszczeniu więziennej celi, w lutym 1934 roku, ponownie zaczął przeglądać obiecujące anonse matrymonialne. W ten właśnie sposób poznał Marię Nowicką, której tragiczny los już niestety znamy postać Langego budziła wielkie emocje nie tylko w Poznaniu, ale i w całej Polsce. Mężczyzna bardzo dużo jeździł po polskich miastach. Niewykluczone więc było, że jego ofiarami mogły paść inne kobiety, a nie tylko jego małżonki. Przemawiał za tym fakt, iż na policję zgłaszali się świadkowie, którzy rozpoznawali w aresztowanym mężczyźnie podejrzanego, z którym widziane były zaginione lub zamordowane gdzie indziej kobiety. Podejrzewano, że Lange mógł być uwikłany w wiele spraw z okolic Bydgoszczy czy Wilna. W roku 1923, właśnie w Bydgoszczy, kilka kobiet zostało zamordowanych w tajemniczych okolicznościach. Były to lata, w których najprawdopodobniej Lange mieszkał właśnie w tym mieście. Wszystkie ofiary w chwili śmierci posiadały przy sobie sporą ilość gotówki, która oczywiście w magiczny sposób zniknęła. Ówczesna policja była przekonana, że zbrodniarzem jest jedna i ta sama osoba, która posiadała ten sam sposób działania, a zbrodnie były popełniane z chęci wzbogacenia się. Pierwsza sprawa dotyczyła morderstwa, które zostało popełnione w lipcu 1923 roku. W Osielsku pod Bydgoszczą znaleziono martwą pracownicę browaru Kwiatkowską. Kobieta zmarła na skutek podeżniętego gardła. Niestety to są jedyne detale na jakie natrafiłam. Miesiąc później w lokalnej prasie ukazało się ogłoszenie, w którym poszukiwano gospodyni. Na ogłoszenie to odpowiedziała bliżej nieokreślona z imienia panna Wiśniewska. Dowiedziała się ona, że zatrudnić ją pragnął dziedzic pod Inowrocławiem. Mężczyzna, który dostarczył jej wiadomość, był przystojnym mężczyzną w wieku około 35 lat. Wiśniewska miała spotkać się z nim tego samego dnia na placu teatralnym, by omówić pozostałe szczegóły zatrudnienia. Ostatnim momentem, kiedy widziano ją, był moment, w którym jechała z mężczyzną pociągiem w stronę Inowrocławia. Oboje wysiedli na stacji w Złotnikach Kujawskich. To był ostatni raz, kiedy kobieta była widziana żywa. Najprawdopodobniej były to też ostatnie chwile jej życia, gdyż dwa dni później robotnicy znaleźli jej ciało. Było ono zakopane właśnie w pobliżu stacji kolejowej, na której wysiadła. Tak samo jak w przypadku Kwiatkowskiej, kobieta zginęła na skutek podrzężniętego gardła. Kilka tygodni później natrafiono na kolejną młodą dziewczynę z podżniętym gardłem. Była to córka bliżej nienazwanej w prasie z imienia i nazwiska wdowy, która to miała mieszkać w Bydgoszczy przy ulicy Hetmańskiej. Dziewczyna miała odpowiedzieć na ogłoszenie w gazecie, które oferowało pracę krawcowym. Dwudziestolatka miała podjąć posadę w Wałdowie, a przynajmniej tak twierdził mężczyzna, który przekazał jej informacje odnośnie zatrudnienia. Ale ze spotkania z tym mężczyzną już nigdy nie wróciła. Bydgoska policja miała wtedy ustalić, że zbrodni dokonał najprawdopodobniej jeden i ten sam sprawca. Kobietom odebrano życie w ten sam sposób. Elementem łączącym we wszystkich sprawach był początkowy Anons w gazecie oraz pieniądze i gotówka miały przy sobie ofiary. Portret pamięciowy sprawcy we wszystkich trzech przypadkach był do siebie bardzo podobny i co ustalono po dziesięciu latach, idealnie pasował do młodszego o 10 lat Langego. W 1923 roku policja nie zdołała jednak ująć podejrzanego mężczyzny, gdyż sprawca zaprzestał swojej działalności, a przynajmniej zaprzestał jej na terenach Bydgoszczy. Lange jednak twierdził, że od stycznia 1923 roku do marca 1927 roku siedział w więzieniu. Niemożliwe jest więc, aby dokonał powyższych zbrodni – ja nie natrafiłam nigdzie na jakiekolwiek więcej wzmianki w tym temacie, więc niestety nie wiem, czy jest to prawda, czy nie. Natomiast wiadomo, że policja odpuściła w temacie zbrodni bydgoskich i nie próbowała oficjalnie przypisać Langemu tych zbrodni. Ale tajemnicze morderstwa w Bydgoszczy to nie są jedyne sprawy, z którymi był łączony. Langę podejrzany był również w kilku innych sprawach. Najbardziej prawdopodobne jest morderstwo dokonane w Żabikowie pod Poznaniem w roku 1932. Wanda Dudziakówna pracowała w zawodzie domokrążcy, akwizytora. Zawód ten pozwolił jej na całkiem niezły zarobek. W grudniu 1932 roku została znaleziona na jednym z pól pod warstwą gnoju. Kobieta posiadała 28 ran kłutych oraz jedną postrzałową. Policja połączyła Langego z tą sprawą, ponieważ okazało się, że dokładnie w tym samym czasie mieszkał w żabikowie, co byłoby zbyt dużym zbiegiem okoliczności. Lange był łączony również z ciałem kobiety odnalezionej w lesie ponarskim pod Wilnem. Tutaj za jego udziałem w sprawie miały przemawiać fakty, że kobieta również została spalona, tak jak Maria Nowicka, a to nie było często spotykane, aby tak się pozbywać swoich ofiar. Udało mi się dowiedzieć, że w roku 27. Lange był również oficjalnie oskarżony o zamordowanie Elżbiety Clark. Został jednak oczyszczony z zarutów, a o samym morderstwie próżno było szukać wzmianek w prasie. Nie wiadomo więc co spowodowało, że to właśnie mężczyzna był głównym podejrzanym w sprawie, ani też nie wiadomo jak zginęła kobieta. Pokazuje to jednak, że już od dawnych czasów Lange był niezłym ziółkiem, no i kto wie, czy też czasem ta jego działalność nie rozpoczęła się dużo wcześniej. Udowodnione zostało, że Jan zawierał wiele znajomości z kobietami. Miał szereg narzeczonych w Częstochowie, Wilnie, Bydgoszczy, Kielcach, Toruniu i Poznaniu. Naliczono, że takich narzeczonych Langę posiadał około siedemdziesięciu. I oczywiście od każdej wyłudzał mniejsze lub większe kwoty pieniężne. Nie było to trudną sztuką, gdyż stare panny, które marzyło za o pójściu, bardzo często same ofiarowały mężczyźnie pieniądze, które ten miał przeznaczyć na zorganizowanie niewesela, oraz były taką zachętą na orzonek z nimi. Lange jednak zamiast przywieść swoje narzeczonej obrączki, no to znikał z pieniążkami i tyle go widzieli. Patrząc jednak na los jego małżonek, to chyba nawet lepiej dla tych biednych kobiet. Kiedy zbrodnie Langa zostały ujawnione, oczywiście wszyscy byli ciekawi jego persony, jego postaci. Kto to jest ten Lange, że tak po prostu okręcił sobie wokół palca tyle kobiet oraz kilku prawdopodobnie odebrał życie. Jednemu z dziennikarzy Gazety Bydgoskiej udało się dostać podstępem za mury więzienne. Swoją drogą słabe to musiało być więzienie, skoro byle ktoś z ulicy był w stanie się tam prześlizgnąć. Dziennikarz ten odnalazł oskarżonego, a nawet posłuchał jego rozmowę. Oto jak Jan przedstawiał swój czyn tuż po aresztowaniu. Zapytany o to, po co pokroił ciało, odpowiedział Miałem zostawić je w mieszkaniu, a zresztą wiedziała, że jestem nerwowy. Leczyłem się przecież przez sześć miesięcy w zakładzie. Jestem wariatem. Na pytanie o to, po co chciał wrócić do domu po podpaleniu walizek, bez skrępowania odparł Zobaczyć, co reszta robi. Chciałem usunąć pozostałe ślady, ale się nie udało. Capnęli mnie i basta. W więzieniu, w którym oskarżony mężczyzna czekał na proces, Lange zdawał się być w dobrym humorze. Komponował własne piosenki, podspiewywał sobie pod nosem i zdawał się nic nie robić sobie z tego, jakie zarzuty na nim ciążą, a przypominamy, że ciążyły dosyć spore. W stosunku do swoich współwięźniów miał się zachowywać wyjątkowo brutalnie. Władze więzienne zostały nawet zmuszone odizolować go od innych skazańców, nawet podczas spacerów. Jednocześnie donoszono, że Lange był diabelnie inteligentny i pomimo jego agresywnego podejścia do pozostałych osadzonych, no to kiedy chciał, to stawał się niezwykle miły i czarujący. We wrześniu 1934 roku, w Poznaniu gruchnęła wiadomość, że Lange miał odebrać sobie życie w swojej celi. Miał przy tym zostawić krótki liścik, w którym informował, że czynu swojego dokonał, aby zagrać władzę na nosie. Informacja ta jednak okazała się zwykłą plotką. Pomimo tych szeregu podejrzeń, które Wam przedstawiłam, Lange został postawiony w stan oskarżenia jedynie z tytułu zamordowania Marii Nowickiej, Dokonania napadu w roku 1933 oraz podrobienie dokumentów, kradzież tożsamości i bigamie. Proces mężczyzny ruszył 11 grudnia 1934 roku. Patrząc na skalę zbrodni, jakie potencjalnie były przypisywane oskarżonemu, nic dziwnego, że sprawa ta zelektryzowała cały Poznań, a gmach sądu przepełniony był zainteresowanymi mieszkańcami Poznania. Zawczasu przewidziano jednak, że może tak się stać, i sala, w której toczył się proces, była jednak dostępna jedynie dla osób, które posiadały bilet wstępu. Zarówno Jan, jak i jego syn Brunon zasiadają na ławie oskarżonych z uśmiechem na ustach, co jakiś czas wymieniając między sobą serdeczne kilka słów. Z tego, co opisywała prasa, to najprawdopodobniej Brunon miał też złote zęby. Tak oto prasa opisywała Jana. Wysoki, gładko uczesany i wygolony, o twarzy pociągłej z wystającymi kośmi policzkowymi, ma Jan Langę w sobie coś niesamowitego, zwłaszcza w głęboko osadzonych, mocno nieprzyjemnych w wyrazie oczach. Na pierwszy rzut oka widać, że to osobnik nie cofający się przed niczym. Zupełnie inaczej opisywany jest jego syn, Brunon. Nie ma w sobie nic z demonizmu ojca. Jego wystraszony, głupawy wzrok, którym wodzi ustawicznie po sali, każe się raczej domyślać osobnika, który był bezwolnym narzędziem swego ojca. O godzinie 9.15 proces ruszył. Jako pierwszy, oczywiście, swoje wyjaśnienia złożył główny oskarżony. Wyznał on, że pierwsze zatargi sprawę miał już w wieku młodzieńczym, kiedy to uderzył jednego ze swoich kolegów kamieniem w głowę. Sąd grodzki miał mu wtedy wymierzyć za to karę nagany. Po tym czynie wiódł życie przykładnego obywatela, ale działość to jedynie do ukończenia przez niego 25 lat, kiedy to popełnił swoje pierwsze oszustwo finansowe. Został za nie skazany na dwa miesiące więzienia. Od tego czasu systematycznie trafiał już za kratki. Opowiedział też dosyć szczegółowo o swoim małżeństwie z Heleną. Twierdził, że w jego małżeństwie już od początku pojawiły się jakieś nieporozumienia. Uważał, że jego żona miała romans, a jego dzieci nastawiła przeciwko niemu. Nie mówiła im nawet, że jest on ich ojcem, a wręcz kazała im się zwracać do niego per pan. Postanowił więc opuścić rodzinę i starać się o rozwód. Próbował wracać jeszcze do żony, ale ta Przekomo miała go przyjmować oschłą, jak zresztą sam opisał, jak stary, niepotrzebny mebel. Postanowił więc ułożyć sobie życie na nowo. Zdawał sobie jednak sprawę, że żadna uczciwa kobieta nie zechce wejść w relację z mężczyzną, który nie dość, że jest żonaty, to jeszcze ma dzieci. Wtedy też wpadł właśnie na plan zmiany swojej tożsamości na tożsamość zmarłego brata, co miało być dla niego idealne, ponieważ grubą kreską mógł oddzielić przeszłość, swoją przestępczą przeszłość, swoją żonę i po prostu zacząć wszystko na nowo. Zamieścił więc anons w gazecie, na który dosyć prędko odpowiedziała Gromadzińska. Jak opisał oskarżony, była to kobieta inteligentna, wrażliwa oraz, jak to określił, lubiąca raczej rozkazywać niż słuchać. Zakochał się w niej, a ona nalegała, aby zawarli ślub. Langę miał więc wtedy uzyskać dokumenty brata i z podrobioną tożsamością ożenił się z Marią w jednym z częstochowskich kościołów. Tuż po zaślubinach para wyjechała do zakopanego i właśnie na tym wyjeździe kobieta została ataku sercowego. Nie chciała jednak przyjmować leków przepisanych przez lekarza i prosiła swego męża. Aby ten podawał jej białe pigułki, które miała dostać wcześniej od lekarza, któremu ufała bardziej. W tym samym czasie Gromadzińska zwierzyła mu się, że ostatnio w jej rodzinie panowała jakaś mania samobójcza. Z obserwacji Jana wynikło nawet, że również kobieta wykazywała takie skłonności. Mężczyzna nie sprecyzował jednak dlaczego. Ale zaniepokoił się, więc zawiózł ją do szpitala, mając nadzieję, że tam postawią ją na nogi. Tam kobieta zdrowiała i wszystko zdawało się jej w dobrym kierunku, ale na dzień przed wypisem miała się nadowiedzieć o bigami Langego oraz o jego wcześniejszych zatarkach z prawem. Załamana kobieta miała sprzedać cały swój dobytek, ściąć włosy i oświadczyć Janowi, że wyjeżdża do swojego znajomego Januszka. Lange odwiózł ją wtedy nawet na dworzec i więcej kobiety nie widział. Nie wiedział też i nie mógł sprecyzować, kim był Januszek, wiedział tylko, że jego żona mówiła, że planuje przedostać się do Brukseli. O swojej drugiej żonie, a raczej drugiej poślubionej jako Franciszek Lange, a trzeciej prawowitej żonie, miał dużo gorsze zdanie. Oto jak ją opisywał. To była dobra dyplomatka, skończona hipokrytka. Zupełnie inna była po ślubie niż przed ślubem. Od razu zaczęła pokazywać swoje fochy i grymasy. Zaraz, gdy do mnie przyjechała po wynajęciu mieszkania, gdy weszła i zobaczyła pokój, to powiedziała – co, w takiej budzie mam mieszkać? Zaczęłam ją uspokajać tak, że się na ten pokój w końcu zgodziła. Wyjaśnił też, skąd u nich piłka do drewna – Według słów oskarżonego, jego żona kupiła do domu drzewo opałowe, podobno do przyrządzenia prania. Przypominam, że kiedyś nie było pralek i aby wygotować pranie, trzeba było zagotować taką wielką balę yy, i tam wygotowywać całe to pranie. A ponieważ to drzewo, które zamówiła było grube i nieporąbane, no to postanowił kupić piłkę i rozpiłować to drzewo dla swojej własnej kochanej żony. Gdy załatwił jeszcze parę dodatkowych spraw na mieście i wrócił do domu kolejnego dnia nad ranem, zdziwił się bardzo, gdyż jego żona była dla niego wyjątkowo miła. Zapytała się nawet pieszczotliwie, skąd wraca jej mężulek. Otworzyła mu drzwi, które były zamknięte na łańcuch i zaczęła podawać mu śniadanie oraz nalewać kawę. Lange miał wtedy poczuć się nieswojo i tknięty jakimś takim złym przeczuciem. Nie wypił nalanej mu przez kobietę kawy. Bał się, że Maria chce go otruć, gdyż przeczuła jego plany przejęcia jej majątku. Wtedy to Maria miała wpaść w szał i krzyknąć do męża – Zdechniesz! Nie tu, to w kryminale! Po tych słowach miała rzucić w swojego męża glinianym garnkiem. Wtedy to zbulwersowany mężczyzna w formie obronnym chwycił za krzesło i w jakimś szale i jamoku zatłukł kobietę. Tak opisał całe zdarzenie. Nowicka zalała się krwią i upadła na ziemię. Ja trochę ochłonąłem. Podszedłem i wziąłem ją za rękę, ale ręka opadła. Zrozumiałem, że już nie żyje. Wówczas sam nie wiedziałem, co mam zrobić. Wziąłem nóż i piłkę i zacząłem zwłoki ćwiartować. Najpierw głowę, potem ramiona i nogi. Głowę wsadziłem do pieca na drwa i podpaliłem. Nie chciało się jednak palić. Pozostałej więc części pokrajałem i pochowałem do walizek. Twierdził, że działał jak szaleniec. Przyznał również, że rozkawałkowując ciało, rozebrał się do naga, gdyż nie chciał poplamić ubrania. Sędzia wtedy zauważył przytomnie, że skoro tak taki zachowywał, wiedział, że może sobie zabrudzić ubranie, no to to było zachowanie bardzo rozważne i racjonalne i raczej ciężko dopatrywać się w tym wszystkim działania szaleńca. Szaleniec raczej nie myśli o tym, że zawróci sobie swoje ubrania krwią. Lange również postanowił ochraniać cały czas swojego syna Brunana w swoich zeznaniach i twierdził, że mężczyzna nic nie wiedział o tym, co znajduje się w waliskach. Nie potrafił jednak wytłumaczyć skąd w Nowickiej tak ogromne stężenie z techniny, skoro, jak twierdził, nie otruł kobiety, a uśmiercił ją całkiem przypadkiem. Jak sam bezpardonowo stwierdził, jest za głupi, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Sam Brunan Lange zeznał, że nie zdawał sobie sprawy z faktu, że Jan jest jego ojcem. Od dawna kojarzył go jako wujka, pomógł mu usunąć i spalić walizki, jednak był przekonany, że w środku znajdują się broszury komunistyczne. W swoim życiu był karany raz za kolportaż pocztówek pornograficznych. Tak więc, jak widzimy, rodzina Lange miała dosyć ciekawe zainteresowania. Właścicielka mieszkania, w którym Lange wynajmował wraz z żoną pokój, zeznała, że chociaż nie miała powodu, to zawsze jakoś tak dziwnie czuła się przy oskarżonym, tak nieswojo. Kobieta zeznała, że Maria była całkowitym przeciwieństwem swojego męża była cicha, zrównoważona i miła. Spokoju swoich sublokatorów nigdy nie słyszała żadnych awantur, raz tylko została Langową płaczącą. Wówczas miała się nawet zapytać, co się stało, a kobieta miała jej wtedy się zwierzyć, że właśnie dowiedziała się od kogoś, że jej mąż ją zdradza z jakąś urzędniczką z Izby Skarbowej. Co ciekawe, kobieta zeznała również, że początkowo pokój opłacił Bruno Lange, twierdząc, że mieszkać w nim będzie jego kuzyn z żoną. Zauważyła też, że w mieszkaniu, a raczej w tym pokoju, który wynajęła Langemu, bardzo często rolety były zasunięte do samego końca, tak że światło dzienne w ogóle nie dobiegało tego pokoju. Langowa miała wtedy wytłumaczyć, że jej mąż po prostu nie lubi światła słonecznego. Ale czy tak było w rzeczywistości? Czy Lange już wtedy planował mieć zasunięte rolety w razie, gdyby ktokolwiek był świadkiem? Dramatu, jaki tam się rozgrywał, to niestety nie wiadomo. Student warszawski, który również podnajmował pokój u niemczyckiej, zeznał, że w nocy, kiedy Lange popełnił swoją zbrodnię, słyszał jak mężczyzna niespokojnie chodził po pokoju. Miał nawet wtedy ostrzec właścicielkę mieszkania, żeby ta zamknęła drzwi, bo coś czuje, że dzisiejszej nocy stanie się coś złego. No i jak się później okazało, miał niestety rację. Józef Gromadziński, brat drugiej żony Langego, zeznał, że o zamążpuściu siostry dowiedział się dopiero dwa miesiące po fakcie. Siostra, na prośbę Jana Walfranciszka, well nie informowała swojej rodziny o zmianie stanu cywilnego. Brat zeznał, że jego siostra była bardzo majętna. Pomimo tego, że pracowała tylko jako krawcowa, to... Odłożyła dosyć sporą gotówkę, ponieważ było to aż 10 tysięcy złotych oszczędności. I przypominam, że na tamte czasy to była naprawdę mała fortuna. Kiedy jednak Józef stracił pracę, udał się do swojej siostry po pomoc finansową. Wiedział, że może ją od niej uzyskać właśnie dlatego, że ta odłożyła dość sporą ilość gotówki. Ale kiedy do niej dotarł, to Zdziwiony usłyszał, że kobieta nie ma ani grosza, gdyż cały swój dobytek przekazała swojemu mężowi. Miała zasilić tym jego interes w Bydgoszczy. Mężczyzna od razu zaczął podejrzewać, że Lange poślubił jego siostrę właśnie tylko po to, aby zawładnąć jej majątkiem. Zwłaszcza że Jan, znany wtedy jako Franciszek, zaczął mu nawet grozić i dopominać się o zwrot pieniędzy, które pożyczył wcześniej od siostry, jeszcze przed ich ślubem. Józef miał nawet otrzymywać od szwagra listy z pogróżkami, w których ten groził, że jeżeli mężczyzna nie odda długu, to połamie mu wszystkie kości. Mężczyzna dodał, że gdyby jego siostra żyła, to na pewno prędzej czy później by się z nim skontaktowała, ponieważ żyli ze sobą w dobrych relacjach i często wzajemnie sobie pomagali. Dla niego jasne było, że najprawdopodobniej Jan, Wel Franciszek. Musiał zrobić coś złego kobiecie, ponieważ to jest niemożliwe, żeby tak po prostu zapadła się pod ziemię. Stanisław Kęsy, również krawiec, zaświadczył, że gromadzińska posiadała dość spory majątek. Swojego czasu mieli nawet wspólnie zakładać salon modowy. Pamięta, że kobieta zaginęła w dziwnych okolicznościach dokładnie w tym samym dniu, w którym opuściła szpital. Z kliniki odebrał ją jej mąż. Nie do końca wiadomo, dlaczego kobieta otrzymała wypis, ponieważ jak zeznał mężczyzna ze szpitala, to wyszła jeszcze słabsza niż do niego przyszła. Kęsen nawet przypuszczał, że mogło to mieć związek z tajemniczymi pastylkami, które Lange kazywał zażywać swojej ślubnej. Miały one na kobietę bardzo dziwny wpływ, gdyż po ich zażyciu Maria potrafiła spać ciągiem przez 26 godzin, co jest naprawdę niecodziennym zjawiskiem ale co to było za pastylki, dlaczego Lange je podawał Marii i czemu ta kobieta tak długo spała, to niestety nie jest wiadome. Przed sądem zeznały też doszły lub niedoszły narzeczone Jana. Wanda Maćkowiak, Katarzyna Dziekanówna, Klara Sandoch, Jadwiga Jańczyk, Weronika Walent i Anna Klimaszewska. Każdej z nich oskarżony sprzedał inną bajeczkę – a to był urzędnikiem na wysokim szczeblu, a to innym razem był kupcem. Dla każdej z nich był czarujący i obiecywał orzenek. Próbował nawet wybadać majątność kobiet, ale kiedy dowiadywał się, że żadna z nich nie posiadała posagu, tracił zainteresowanie i kończył znajomość. Oczywiście na ich szczęście. Oskarżony został poddany obserwacji psychiatrycznej. Profesor Choroszkiewicz sklasyfikował Langego jako amoralnego psychopatę z tendencjami antyspołecznymi, nie posiadającego żadnych wyższych uczuć społecznych i altruistycznych. Był on również bardzo inteligentny, pomimo swojego kiepskiego wykształcenia. Był cyniczny i bez skrępowania wykorzystywał łatwo wierność swoich ofiar. Manipulował nimi w bardzo przeróżny i dogodny dla siebie sposób. Doktor Łaguna zeznał z kolei, że autopsja denatki wykazała bezsprzecznie, że przyczyną jej śmierci było zbyt duże stężenie strychniny w organizmie. Dawka, która została wykryta, mogła spowodować zgon dorosłej osoby w przeciągu 30 do 40 minut. Wykluczona tutaj jest śmierć na skutek uderzenia. Założono więc, że najprawdopodobniej Lange musiał otruć swoją żonę już wcześniej w nocy albo wieczorem, i poczekał do kolejnego dnia rano, kiedy wszyscy z mieszkania wyszli, kiedy wyszła właścicielka mieszkania oraz student. I wtedy to też wykorzystał ten moment, kiedy był sam i poćwiartował ciało swojej żony. Prokurator domagał się kary śmierci. Obrońca zaś starał się wykazać, że Lange nie do końca jest osobą zdrową psychicznie oraz wymienił wszystkie okoliczności, które mogłyby złagodzić wyrok. Sam Lange w swoim ostatnim słowie rzekł: Jeśli ktoś dowodzi, że zabójstwa nowickie dokonałem z premedytacją, ten jest wariatem. O godzinie 23.30 sąd wydał wyrok. Jan Lange został skazany za umyślne otrucie strychniną na karę śmierci, za napad rabunkowy na 10 lat więzienia, za bigannię z gromadzińską i nowicką na 2 lata więzienia i za podpalenie zboża w Fałkowie na karę roku więzienia. Karę tę połączono i orzeczono karę śmierci przez powieszenie oraz utratę wszelkich praw obywatelskich. Bruno Lange za pomoc ojców w popełnieniu bigami oraz za pomoc w usunięciu walizek został skazany na półtora roku więzienia z uwzględnieniem czasu spędzonego w areszcie śledczym Obrońca Langego złożył odwołanie od wyroku, a tym samym Langego czekał proces apelacyjny. Ten jednak, po zapoznaniu się ze sprawą, podtrzymał wyrok Sądu Niższej Instancji. Ale to nie był koniec tej historii, bo okazało się, że ta sprawa miała się ciągnąć jeszcze długo, długo, ponieważ obrońca nie chciał się poddać i złożył wniosek o kasację wyroku do Sądu Najwyższego. I miał tutaj niebywałe szczęście, ponieważ ten przychylił się do jego wniosków i cofnął sprawę do sądu apelacyjnego. Chodziło tutaj o to, że nie zostały przeprowadzone badania psychiatryczne, które mogłyby poświadczyć o poczytalności lub niepoczytalności Langego. I ja wiem, że tutaj zeznawał profesor Horuszkiewicz, ale to były takie pobieżne obserwacje. A obrońca wnioskował o to, aby Langego podać obserwacjom na oddziale psychiatrycznym, co też sąd apelacyjny odrzucił. Sąd najwyższy stwierdził, że to był błąd. Zalecił obserwację psychiatryczną skazanego tak, aby niepodważalnie stwierdzić, czy jest on zdrowy, czy niepoczytalny. Jednocześnie w czerwcu 1935 roku. Brunon Lange opuścił mury więzienia i wraz ze swoją siostrą złożył dokumenty, które miały zezwolić mu na widzenia się z ojcem, jemu oraz jego siostrze. Jako ciekawostkę ja powiem wam, że kiedy ta cała historia się dzieje i kiedy te wszystkie procesy nie mają końca, pojawił się jeszcze jeden mały proces, na którym Lange był oskarżony o fakt, o którym wam opowiadałam na samym początku. A mianowicie potwierdziła się tutaj ta hipoteza z nieślubnym dzieckiem córki Langego. Walentyna, aby uniknąć skandalu, oddała swoje dziecko na wychowanie rodzicom, a Jan Lange właśnie osobiście zameldował małego Jurka jako swoje własne dziecko, się swoje oraz swojej żony Heleny. Został za to skazany na grzywne w wysokości 30 złotych. Kolejna rozprawa Langego, już nie o ojcostwo, a o morderstwo Nowickiej, rozpoczęła się 30 grudnia 1935 roku. Lange znów pojawił się na ławie oskarżonych, był on schludnie ogolony i z cynicznym uśmiechem na twarzy. Różniło się tylko jego odzienie, ponieważ tym razem miał na sobie bluzę więzienną. Widocznie ten czas, który spędził w więzieniu, był dla niego zbawienny, ponieważ tym razem go lśniło i już wiedział, dlaczego jego małżonka miała w swoim ciele śmiertelną dawkę strychniny. Zeznał, że najprawdopodobniej ona sama zażyła truciznę w celu odebrania sobie życia. Jak to się ma do tego, że we wcześniejszych zeznaniach twierdził, że zabił swoją żonę w afekcie, no to nie wiadomo, ponieważ gdyby faktycznie kobieta odebrała sobie sama życie, no to raczej nie byłaby w stanie kłócić się z Langem. No, chyba że tą stychninę zażyła na chwilę przed tą awanturą. Przez całą rozprawę mężczyzna pokrzykiwał i w dosyć wielkim uniesieniu żalił się na prowadzenie sprawy przez prokuratora. Bardzo mu się podobało to, jak oskarżał Langego o przewinienia, których on nie dokonał. Oczywiście głównym zainteresowaniem tego kolejnego procesu były wyniki badań psychiatrycznych przeprowadzonych przez profesora Borowieckiego. Borowiecki podkreślił w swoich zeznaniach, że Lange cechuje kłamliwość, niestałość oraz zimne wyrafinowanie. Co prawda, doświadczył on w swojej przeszłości kilku przeżyć, które mogły zaważyć na tym, kim jest i kim się stał ale w opinii biegłego nie zaważyły one na psychice Langego na tyle, żeby uznać go za niepoczytalnego. Oczywiście tutaj też potwierdził opinię profesora Choroszkiewicza i on też sklasyfikował oskarżonego jako mężczyznę o psychopatii amoralnej. Obrońca mimo tego i tym razem domagał się złagodzenia kary, argumentując to faktem, że aby skazać człowieka na śmierć, czego oczywiście ponownie domagał się prokurator, Należy mieć niepodważalne dowody jego winy. W tej sprawie nie było stuprocentowej pewności co do tego, że to właśnie Lange podrzucił z Strychninę. Nie wiadomo, czy to on ją otruł, czy faktycznie kobieta nie zażyła sama śmiertelnej dawki trucizny. Być może załamała się faktem, że Lange jednak ożenił się z dla majątku, a nie dla niej samej. Obrońca, pomimo tego, że bardzo się starał. Nie przekonał jednak sądu apelacyjnego, a ten ponownie zatwierdził wyrok sądu pierwszej instancji i skazał Langego na karę śmierci. Wytłumaczył on, że w jego odczuciu czyn Langego został popełniony z pełną premedytacją oraz z bardzo niskich pobudek wzbogacenia się. Kiedy Maria oddała mu wszystkie oszczędności, przestała być mu po prostu potrzebna. Obrońca znowu zapowiedział kasację. I można tutaj powiedzieć, że udało mu się i nie udało jednocześnie. I już Wam tłumaczę, o co mi chodzi, ponieważ ten wyrok kasacyjny został ogłoszony w maju 1936 roku, i tam Sąd Najwyższy ostatecznie zatwierdził wyrok Sądu Apelacyjnego i skazał oskarżonego na karę śmierci przez powieszenie. Jednocześnie tutaj można powiedzieć, że Lange się bardzo poszczęściło, ponieważ sąd ostatecznie odstąpił od wykonania kary, i nie dlatego, że tutaj się zlitował nad oskarżonym, ale miało to związek z amnestią, która została zatwierdzona dosłownie pół roku wcześniej, czyli 3 stycznia 1936 roku. Tym samym wieloletnia walka obrońcy przyniosła wymierzony skutek. Ponieważ kara została zmieniona oskarżonemu na dożywotnie podbawienie wolności, Lange nie wywinął się od wyroku, ale wywinął się śmierci. A jak wiemy, raczej za długo nie posiedział, bo trzy lata później wszyscy więźniowie zostali wypuszczeni. Ale zanim to nastąpiło, to Jan Lange został osadzony w więzieniu świętokrzyskim. Dokładnie tym samym, które znamy z naszych wcześniejszych podcastów. Lange nigdy nie przyznał się do popełnienia zbrodni z chęci zysku. Do końca zaklinał się, że swoją żonę Marię zabił podczas awantury, ponieważ ta obraziła go w dość niewybrednych słowach. Nie przyznał się do zabójstwa gromadzińskiej, nigdy nie wyjawił, co się z nią stało, czy zakopał ciało, czy, czy spalił ciało, czy ukrył je w jakikolwiek inny sposób. Nie przyznał się również do znajomości z Dudzińską, choć wielu podkreślało, że najprawdopodobniej to właśnie on był sprawcą jej śmierci. Mieszkał wtedy w Żabikowie. To były te lata, w których właśnie najbardziej działał, był najbardziej płodny, można tak powiedzieć. Nie wyjaśniło się też, kto dokonał tych zbrodni w Bydgoszczy, czy faktycznie można było wtedy podejrzewać Langego, który... Rzekomo był bardzo podobny do opisu sprawcy. Czy jednak to niecałe 10 lat wcześniej działał tam ktoś inny i z podobnych pobudek pozbawiał kobiety życia? Nieznany jest mi również los Langego po roku 1939. Mam jednak nadzieję, że żadnej więcej kobiety już nigdy nie oszukał. I tak kończy się dzisiaj historia łowcy posagów bigamisty. Postaci, która powinna być nagłośniona, moim zdaniem, nie ze względu, że zasługuje na chwałę i sławę, ale żeby nagłośnić takie sprawy i uświadomić kobiety, że to nie jest roztropne, by zbyt szybko wiązać się z mężczyznami, których dopiero co poznały. Czasy niby się zmieniły już teraz żadna kobieta nie jest raczej steroryzowana myślą o steropanieństwie. Ale patrząc po moich znajomych, jestem w stanie powiedzieć, że ta naiwność co do nowo poznanych osób, mimo wszystko nadal gdzieś w nas tam jest, zawsze przynajmniej w części nas. Więc jeżeli chociaż jedną osobę tym ostrzegę i zmienię pogląd na, na świat i, i na nowo poznane osoby, to już będzie sukces. Pamiętajcie, naprawdę nigdy nie ufajcie nowo poznanym, a już na pewno nie mówcie im, że macie sporo gotówki. To się raczej nigdy nie kończy zbyt dobrze. A ja wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Była to, przypominam, historia, która została wybrana przez naszych patronów. Jeżeli macie ochotę do nich dołączyć, to oczywiście serdecznie was zapraszam i dziękuję. A naszym patronom przypominam, że w zakładce społeczności czeka sonda na sprawę, Listopadową. I proszę, nie zróbcie mi psikusa i nie zapewnijcie znowu remisu, chociaż w sumie jakoś nam się to chyba udało, nie? No, mam nadzieję. Dajcie znać, co wy sądzicie o sprawie. Dajcie znać, czy w ogóle znacie sylwetkę Jana Langego, czy była to dla Was nowość. Ja się z Wami już żegnam i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa!